Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Szczurat i widzimy się w kolejnym odcinku z gry The Beast Inside. Także tutaj teraz będziemy wchodzić do miejsca, w którym ktoś zdecydowanie nam odradzał wchodzić tutaj. Także co? Jesteśmy tu. I co teraz? O, złowroga muzyka się włączyła, także już coś czuję, że w tym odcinku będzie się działo. Będzie mocno. No, obraz. Weź mordunio, nie blokuj mnie. O, tutaj też coś mamy. Dobra, teraz pytanie, dokąd nam się udało dojść? Do zablokowanego miejsca i do kolejnego zablokowanego miejsca, także co? U góry gdzieś coś? A, tutaj jest przejście, dobrze. No to co, hopsamy i... Ojojoj. I dokąd my tutaj się dostaniemy? Do jakiegoś pana potwora? Dzień dobry. Chryste, ten szaleniec nie tylko ukradł mundur żołnierza Unii i zamordował trzech bogów ducha winnych ludzi, ale też planował zamach na prezydenta. Całe szczęście, że już nie żyje, tylko kto mógł go zabić? John, wszystko poszło zgodnie z planem. Tak, mój najdroższy bracie, dotarliśmy do epilogu naszego wielkiego dzieła. Udało mi się zdobyć mundur jednego z żołnierzy Unii i dotrzeć aż do północnych rejonów Massachusetts. Po drodze zaszlachtowałem trzech zdrajców naszej pięknej ojczyzny, tych kochających murzynów bydlaków, którzy tylko pluli na naszą flagę. Musiałem jednak pobłądzić w okolicznych lasach, bo zamiast w Lowell wylądowałem na jakimś odludziu. Szczęściem Bóg pokierował mną tak, że odnalazłem zupełnie opuszczony zajazd, gdzie z modlitwą na ustach czynię ostatnie przygotowania. A ty wiesz, co to znaczy? Tak, Bóg nam sprzyja, bracie. On także pragnie, by nasze dzieło się urzeczywistniło. Zatem dni Abrahama, Lincolna i jego tfu-tfu zwolenników są policzone. Mam nadzieję, że zdołałeś bezpiecznie dotrzeć do Montrealu. Ufam ci. Ufam, iż Bóg czuwa nad tobą, tak jak czuwa nade mną. Chwała Konfederacji, chwała Jeffersonowi Davidsowi. John. No dobra. The Union uniform was just a disguise. It's all getting more and more mysterious. This must be what that disturbed janitor was writing about. Looks like he died a long time ago. Jakby to miejsce nie było dość upiorne, natknąłem się na okaleczone zwłoki żołnierza. Mundur wskazuje na przynależność do Armii Północy. W ciało ma wbite jakieś ostre narzędzie. Mogę to zabrać? Coś? Nie? Okej. Okay. No, zapalmy sobie tutaj światełko i idźmy dalej. Dokąd nas tutaj zaprowadzi ta cała droga? Musimy się dostać na wyższe piętro. Tylko pytanie, jak to zrobimy? To może zabierzesz nożyce? Które było w naszym przyjacielu? O-o. Dobra, to nie jest śmieszne. Gdzie on może być? No był trupem. Halo! O nie, 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 proszę pana, proszę mnie zostawić! Cyk, nożyce w twarz! Już nie żyjesz. A nie, ty nie żyłeś wcześniej, co to jest? Nie ten guzik nacisnęłam, a Boże. Ale to zlamiłam. Czytaj ostatni punkt zapisu. Dobra, ale jestem ciekawa, czy będzie taka sama klawiszologia, czy coś innego może? O, teraz to na spokojnie wezmę. On ma w ręce jakiś granat, dlatego mi to wybuchło. Dobra, nożyce w twarz poszły i teraz się skupmy. Wsadźmy to... Myślałam, że w usta mu wsadzisz, ale może być też w ciało. Skoro ci się udało. Czyli co, mamy jednego potworka z głowy, skoro go wysadziliśmy. Pięknie się tam cały rozbryzgał. A ja wezmę po prostu nożyce sobie. Miałem rację, martwy żołnierz miał bity sekator w ciało, prawdopodobnie dźgnięty przez dozorcę. Jako, że przejście blokują mi gęste korzenie, spróbuję je nimi przeciąć. Mimo, że wolna nie ominęła tego stanu, nigdy żaden żołnierz nie zapuszczał się w odludne rejony Blackstone. To niepokojące.
No on udawał. Też przeczytałeś to na tacce. A dobra, tutaj są. Ciach. Ciach. I jeszcze jedno tutaj na dole. Dobra, i się pozbyliśmy tego. I co? Możemy przejść w takim razie na dwór. Zapalmy sobie lampkę. Tylko gdzie chcemy się dostać? Tutaj, co? Do tego pomieszczenia. Nie wiem, co się właśnie stało. Chyba szafa mnie zaatakowała. No daj mi tutaj przejść po tym. Przeszukaj biuro George'a. No dobra. George. Ale nie mogę tego otworzyć. Ale mogę się tutaj dostać wytrychem. Dobra, pełne skupienie, żeby się udało. No ale dostaliśmy się tutaj i co? Co nas tutaj spotka? Co nas tutaj ciekawego spotka? Czy znajdziemy coś, co nam będzie przydatne w dalszej części rozgrywki? A. You were supposed to check every possibility, Norton. You're a judge and you should know how to bend the law without breaking it. The contract states you can both hand over your shares without each other's consent. I'm sorry, George, but you signed it yourself. I never thought that bastard would try to outwit me, and that his demented spawn would sneak into the mine. What do you expect? The brat cannot inherit. We have to persuade that old fart somehow, or we'll end up with nothing. Did that really happen? Did they plot against my father and me? Głosy wróciły. Wszystkie te słowa, równie wyraźne, co okrutne. Sędzia Norton nie ma wcale czystego sumienia. Razem z George'em knuli przeciwko mojemu ojcu, chcieli odebrać mu kopalnię. Dlatego Norton musiał zginąć. Czy to ojciec mógł go? Niech to diabli. Przeszłość zaczyna wyglądać gorzej, niż mógłbym przypuszczać. Niewiedza była prawdziwym błogosławieństwem. No, tutaj dużo rzeczy teraz wychodzi na jaw z naszej przeszłości, przeszłości naszego ojca. Jak tutaj koledzy się znienawidzili. Można nimi otworzyć recepcję oraz pokoje w numerach 107 i 208. W gabinecie George'a udało mi się znaleźć klucze do recepty. Teraz muszę już tylko odszukać pokój detektywa. Czyli co, wracamy się na parter, tak? Czy nie? Chyba tak, chyba tam było. Na samym dole tam było, to jedno pomieszczenie było zamknięte. I nic tam nie mogliśmy znaleźć. No bo drzwi były zamknięte, także co, wracamy się. To jest to babsko, które mnie wcześniej wciągnęło? Ojojoj, nie podoba mi się to. Dokąd mam teraz biec? Czy ja mam biec przed siebie? Nie lubię takich sekwencji, gdzie trzeba uciekać. Szafa! Oby szafa nam wskazywała drogę dobrze. Biegnij, kolego, biegnij, biegnij. Nie zatrzymujemy się, nie chcemy żadnych znajdziek. Tutaj jest dziura. Skakujemy. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? Ej, to jest to miejsce, gdzie było do not open, dobra. Czy co, recepcja będzie tutaj gdzieś, tak? Czy to jest to pomieszczenie? Otwieraj sobie to drzwi i zamykaj je. He? Okej, okay, dobra, ściana się tam pojawiła. Nie wiem skąd, dlaczego, jak do tego doszło. Nie, zostaw tą książkę, chciałam po prostu to zapalić. Mamy więcej zapałek. No i teraz pytanie, czy znajdziemy pokój, w którym mieszkał ten koleś, którego szukamy tutaj cały czas w tym zajeździe? Czy uda nam się z tego zajazdu w ogóle wydostać w jednym kawałku? Bo na razie to zapowiada się dość ciężko. Tyle emocji tutaj. Chyba najbardziej taki... ...203. 202. Dobra, ale tutaj taka sekwencja w tym zajeździe właśnie jest taka najbardziej pełna napięcia, pełna akcji. Tyle straszaków tutaj się dzieje, tyle w ogóle pokoi tutaj mamy, w których możemy coś znaleźć, że wow, naprawdę, naprawdę dużo się tutaj dzieje teraz. Walter Gilman, numer 203. Klucz powinien gdzieś tu być, ale go nie ma. Muszę znaleźć sposób, by dostać się do tego pokoju. No to co? Gdzieś tutaj, rozumiem, po tej drabince mini. I do pokoju 203 będziemy się udawać.
Tutaj damy radę otworzyć to okienko? Tak. A, jest już otworzone. Coś tam jest. Dasz radę sięgnąć, czy nie? Nie, chyba. Dobra, lecimy tutaj. Co to za dźwięk? Przepraszam bardzo. Ale dziwny obraz, brzydki. Dzień dobry. Przyjacielu. Dwieście cztery, 203. Dobra, czyli to pewnie będzie pokój tam. Czyli co, a ja dam radę tam podejść gdzieś bliżej do tego potworka, czy nie? Nie, tego. Dobra, czyli to jest tak jak mówiłam, tamten pokój jeden dalej. Czyli co, dam radę tam w ogóle podejść w momencie, kiedy on będzie gdzieś tam odchodził? Idź powolutku. Zamknij to! No, halo, przecież udawało mi się to zamykać. Nie wiem, dlaczego mnie to w ogóle zabiło. No, halko, gro. Dobra, moi drodzy, nie wiem, co się stało, ale chyba zbugowałam grę w tym momencie. Bo potwór jest po tej stronie, a było słychać, jakby się dobijał do drzwi. Także mam nadzieję, że on tutaj zaraz zniknie sobie. Albo przynajmniej, że da mi tutaj zeksplorować wszystko, co powinnam i że ja tutaj się na spokojnie wydostanę stąd. Mam nadzieję, że teraz się na mnie nie rzuci jakoś. A ja sobie po prostu tędy przejdę. Idę dalej po prostu przed siebie do pokoju 203. Nie przejmuję się tym, że ten potwór gdzieś tam jest, że on tam został, że się zbugował. Nawet nie wiem jak, chyba w momencie, kiedy zamykałam drzwi, to on postanowił sobie wejść. Także śmiesznie wyszło. Gilman, open the door. We need to talk, just you and me. Greetings, Mr. Hyde. Cut the pleasantries. I know what you're up to. I don't really know why you're so upset. I really. You aren't the only hack who thought he could sniff out a scoop. But I'm not looking for a scoop. I just want to sort this out. There's something unsettling going on in this charming little corner of the world. So many people have gone missing, including your friend, Judge John Norton. I want to find him. Please. That's my sole motivation. You can shove him up your ass! You want to prove I'm responsible for his vanishing, because you're just desperately looking for a story that will get you publicity. The word publicity sounds strange, coming from someone specializing in sweeping things under the rug. 2 years have passed since the incident in the mine, and many things still remain unclear. People lost their lives. Many others have gone missing since, and you act like it was just a minor incident. It was an accident. A tragic accident that cost the lives of my employees and ruined my business. That's all. Oh, I'm afraid that's not all. Ever since then, people have gone missing in the area. Many people, even guests of this establishment. Enough! I want you out of my inn by tomorrow. Do you hear me? Oj, czyli tutaj coraz bardziej poznajemy historię. Detektyw próbował przyciskać ojca, łącząc wypady w kopalni przez relacje z późniejszymi zaginięciami gości z zajazdu. Ojciec kazał mu się wynieść nazajutrz, lecz ten wcale nie zamierzał kończyć śledztwa. Czemu detektyw aż tak się zawziął? Jakie miał dowody na potwierdzenie swoich domysłów? No tak bardzo dążył do swojego tego celu. Z tych zapisków wynika, że detektyw badając zaginięcie sędziego odkrył, że ludzie znikali tu od lat od czasu katastrofy. Zaczął podejrzewać, że mój ojciec Jacob Hyde ponosi za to winę. Udał się nawet osobiście do kopalni poszukać śladów uwiarygodniających jego przypuszczenia.
Zaginięcia zaczęły się po katastrofie w kopalni. Okolica nie jest bezpieczna. Lasy, góry, bagna, jaskinie. Ale nie wierzę, że to działo się tak po prostu. Wybuch kopalni też nie był zwykłym wypadkiem, mimo że wersję Jacoba Hyde'a potwierdził śledczy. Udało mi się wyciągnąć od jednego z okolicznych mieszkańców, że stary Hyde w okresie przed eksplozją zwoził na teren posesji beczki prochu. Co to za dyszenie? Sprawdzę, czy tam na dole w szybie Hyde nie zostawił jakichś śladów. Szeryf mógł je pominąć, szczególnie jeśli stary go przekupił. Może dowiem się czegoś więcej o zaginięciach. Vaguely remember the accident, but gunpowder barrels, missing people? What's happened here? My father was a cruel man, I can't deny that. But would he be capable of killing in cold blood? I guess I'll have to go down into the mine. Great. Czyli co, wracamy się na dwór? Nie? Oknem? I should look for another exit in this room. Gdzieś w podłodze coś? Nie? Ściany? Czy coś tutaj mogę przesunąć? Czy coś w kominku? Może jest jakieś ukryte przejście? Szafa? Tu? No dobrze. Czemu tak światło mi zaczęło mrugać? Co to jest? Gdzie my jesteśmy? Okej. I must have lost my mind. Chyba bardzo poważnie postradałeś. Co to jest? Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Kto to był? Is it only in my head? Oj, obawiam się, że niestety nie, że naprawdę będzie chciał nas zabić. Pytanie tylko... Nie, nie wydostanę się tutaj. Ale pięknie nam drogę wskazuje, jak na razie. Na piętro udało mu się nas doprowadzić. A my lecimy w takim razie przed siebie. Mam nadzieję, że go nie spotkamy tutaj. Gdzie jest wyjście? Chyba tutaj mamy za tym czerwonym. Tak, pięknie, posuwaj tą szafeczkę do przodu, żebyśmy mogli sobie ładnie przejść. Tak, jesteś silny, dasz radę, Nikolas. Wierzę w ciebie. Co? To ma być. Dobra. To biegniemy! Ile sił w nogach, Nikolas, biegnij! Ale mnie wyrzuciło do przodu, o Jezus Maria. O nie, 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 nie. Dawaj, 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 udało się. A, on jest blisko. Biegnij, 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 biegnij. Przed siebie biegnij. Tutaj powinnam biec. Chyba tak. Mamy otworzone drzwiczki. Zamknij. No i co? Łyso ci teraz. Łyso ci teraz, kolego. Ojejeju, przepraszam. To mi jest teraz łyso. Myślałam, że nie przejdzie przez to. Biegniemy. Pełna napięcia sekwencja. Skąd on się tu wziął? Ilu ich tam jest w ogóle? Kilku ich tutaj jest. To jest chyba jednak nasza wyobraźnia tutaj działa. O nie, spadliśmy. Nie, 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 nie. Biegniemy przed siebie do kopalni. Czyżbyśmy zmierzali w stronę kopalni albo jakichś gór? Dobra, skaczemy. Robię to cały... Ups! Chciałam powiedzieć, że robię to cały czas. Mam nadzieję, że ten zapis był po tym, jak już się wydostaliśmy. Dobra, biegniemy dalej. Dobra, ale... Gdzie mam biec? Tutaj przed siebie? No dobra. Chyba będziemy musieli skakać. Chyba się nie udało. Dobra, biegniemy dalej. Tak myślę, tutaj w prawo. Na górę, dobra. Mam nadzieję, że teraz udało nam się przed nimi uciec. Przed nimi albo przed nim. Ups, to było zdecydowanie złe wyjście wybrane, ale na razie żyjemy jeszcze. Jeszcze żyjemy, jeszcze ciągle biegniemy.
Dokąd my w ogóle tej się udajemy? To wygląda jak jakieś miejsce do kolejki. Tutaj nas światełka kierują. Ups. Na dół. Uciekaj, Nikolas, uciekaj. Coś mu na głowę spadnie? Czy my się jakoś przydostaniemy? Nie, my biegniemy dalej. Biegnij, biegnij, Nikolas. Nie zastanawiaj się nawet, biegnij, nie odwracaj się. To jest najważniejsze, nie odwracaj się. Wejdź do tego tunelu, biegnij tam. Nieważne, czy tu będzie ciemno, czy tu będzie jasno, spadaj w dół. Wszystko lepsze niż ten potwór, który miałby cię rozczłonkować swoją piłą, czy co on tam miał w tej ręce. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, dziennik Nikolasa pomógł mi złamać sowieckie szyfry. Radość z podczynionych postępów nie trwała zbyt długo. Zmuszony nagłą sytuacją ruszyłem w pogoń za szpiegiem, starając się odnaleźć wszystkie założone podsłuchy. Tym sposobem dotarłem do ruin zajazdu, gdzie natknąłem się na kolejne szokujące zapiski Hyde'a. Czyli tutaj coraz bardziej nam się łączą te losy Nikolasa i nas. Z prawdziwego świata tutaj. No jestem ciekawa, czy jakieś niebezpieczeństwo nam grozi, naszej żonie, czy nie? Co teraz? Czy budzimy się w prawdziwym świecie, czy dalej będziemy Nikolasem? To wygląda jak prawdziwy świat? No ale czyli jakbyśmy my przeżywali historię Nikolasa w prawdziwym życiu. Znajdź drogę do domu. Chapel. No nie wiem, no chyba będziemy po prostu... Namiot? Obozowisko? No to jest jakiś dobry punkt zawieszenia. Obozowisko, obce. Czy coś tutaj znajdziemy? No tutaj też coś mamy. Powinna dać się otworzyć przy jej pomocy korbę. Ale co? Mapa. Ktokolwiek rozbił ten obóz, zostawił mapę. According to the map, the house should be nearby. I just have to make it through that cave. Co takiego? Ktoś na wyraźnie lubi spisać tego typu brednie. Nie wiem, kiedy to się stało. Obudziłem się i wiedziałem, że moja żona nie jest już sobą. W nocy ktoś zajął jej miejsce, podszywając się pod najbliższą mnie osobę. Byłem przerażona, ale nie dałem tego po sobie poznać. Poszedłem do pokoju naszego synka, żeby powiedzieć mu, że jakaś niedobra pani udaje go mamusie. Jeszcze spał, więc obudziłem go, łagodnie potrząsając jego ramionami. Otworzył oczy zdziwiony. I nagle to do mnie dotarło. To wcale nie był mój syn. Nie znałem tego dziecka, z całą pewnością nie było moje. Sparaliżowany lękiem wybiegłem na korytarz, starając się opanować zawroty głowy. Oparłem ręce o kolana. Gdy się wyprostowałem, przede mną stał jakiś mężczyzna. Kim ty do cholery jesteś? Krzyknął. Czego szukasz w moim domu? Nie odpowiedziałem. Byłem w zbyt wielkim szoku. Z taką wielką bezczelnością dotąd cię nie spotkałem. Gdy jednak spróbowałem złapać go za gardło, wyrzucił za drzwi moją dłoń. Złapać go za gardło i wrzucić za drzwi, moja dłoń zderzyła się tylko z twardą powierzchnią lustra. Groźny intruz momentalnie rozsypał się na kawałki, krzycząc coś głosem brzmiącym dokładnie jak mój własny. Okej, dobra, ktoś tutaj nieźle świrował. Ale z tych notatek wynika, że musimy się do jakiejś jaskini udać. Tylko pytanie, gdzie ona się znajduje? Czy do niej trafimy? Tutaj jest jakiś most podniesiony. A, dobra. Korbka, już wiem, do czego mi ona była. Żebyśmy mogli sobie tutaj pięknie nasz most zrobić i przejść na drugą stronę. A, skaczemy. Dostań się do jaskini. Czyli co, zbliżamy się coraz bardziej do naszego domu i myślę, że do rozwiązania zagadki, bo już tutaj wiele rzeczy się podziało. I wiele rzeczy takich zastanawiających jest, jak w ogóle udaje nam się przez ten dziennik przydostać do świata Nikolasa 100 lat wcześniej. Ale historia Nikolasa jest równie emocjonująca, mimo że tutaj pan nasz jakby nie ma takich strasznych momentów, to jednak czuć takie napięcie tutaj, taka otoczka tej niewiadomej całej. Jesus fucking Christ, they're really hanging here. Someone actually did murder these people and leave their bodies here. In this fucking godforsaken place where Emma and I just happened to move. Fuck, 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 fuck. No tak trochę przewalone. Death to traitors. Some psycho thought these people were traitors, but why? Went on some McCarthyite commie witch hunt. Was that really what it was about? Or maybe it's some kind of provocation aim. I'd better hurry. Emma's on her own back there. Właśnie, tutaj nie można zapomnieć, że nasza żona została sama w tym wielkim domu, gdzie ją obserwowali.
Nie wiadomo, czy to był jeden koleś, czy było więcej, ale tutaj mamy już wejście chyba do jaskini, także dotarliśmy do celu. Idź przez jaskinię. Dokąd uda nam się dojść? Uda nam się wydostać stąd? He? Czy to jest mały chłopiec? Myślałam na początku, że to jest lalka, ale to było prawdziwe dziecko małe tutaj zamordowane. No tak też mogło być, albo po prostu zaczynasz odkrywać rzeczywistość taką, jaka jest. Dobra, wchodzimy dalej tutaj do naszej jaskini. I pytanie, dokąd nas to zaprowadzi? Czy uda nam się trafić do domu? Jak dobrze, że tego dzieciaczka zamordowali właśnie takim kill-offem, który nam tutaj umożliwia przejście dalej. Dobra, ale gdzie my teraz jesteśmy? Wielki most. Jaskinia, wodospad? Ale cóż, moi drodzy, może w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić lajka i suba, żeby wesprzeć rozwój kanału. I co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!